Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz. Inaugurujemy cykl audycji poświęconych wyborom 2019 do Sejmu i Senatu. Naszym pierwszym gościem jest pan Jan Łopata, reprezentujący PSL i kandydujący do Sejmu w okręgu 6 z listy PSL-Kukiz. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu. Dawno nie widziany u nas w studiu, panie pośle. Dzień dobry państwu. To prawda, nie wiem z jakiej przyczyny, czy jakieś embargo było na mnie nałożone, czy niezależny Lublin był mniej aktywny. Nie, różne przyczyny były. W każdym razie witam ponownie. Ale poprawiam od razu na początku. Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego startujący. Nie ma innej nazwy listy. Aha. Koalicja Polska jest nazwą, powiedzmy, roboczą, jest nazwą tworu, który zbliżał nas do decyzji wyborczych i osób na listach, ale lista, proszę szukać listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mm-hmm. Okej, okay. Dzięki za to wyjaśnienie. No ale podstawowe pytanie, dlaczego występujecie sami, czy właściwie z Kukizem, a bez Platformy, czyli bez komitetu? To się nazywa KO, Koalicja Obywatelska, tak, prawda? Tak. Dlaczego nie zdecydowali się na wspólne pójście do wyborów? No, cały ten proces dochodzenia do Koalicji Polskiej, tego tworu, który próbujemy budować, a w wyniku którego właśnie tą listę Polskiego Stronnictwa Ludowego do wyborów do Sejmu i Senatu tworzymy, ten proces dość długo trwał. Decyzja się rodziła w dużych przemyśleniach, w dużej dyskusji, a rozpoczęła się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy wówczas zwana Koalicja Europejska, wydawało się, że w związku z tym systemem liczenia głosów Donta i większą ilością podmiotów występujących w tej Koalicji Europejskiej jest w stanie przekroczyć ten magiczny próg i ilość mandatów uzyskać większy niż adwersarz polityczny, konkurent polityczny, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No nie udało się. Dokładnie. Mm-hmm. Okazało się, że nie. I mimo to my nie możemy być całkowicie zawiedzeni, bo trzej nasi kandydaci weszli. To jest jeden mniej niż poprzednio, ale no powiedzmy warunki też się zmieniły. Z tego punktu widzenia można uznać, że powiedzmy względny sukces jest. Ale zauważyliśmy zjawisko, które nas mocno zaniepokoiło i które kazało się zastanowić i zastopować ten projekt w sensie takiego naszego udziału w tym projekcie. Mianowicie takie, iż duża część elektoratu, a może jeszcze trzeba poprawniej powiedzieć, duża część naszych członków nie do końca rozumiała ten zabieg trochę techniczny wystartowania z Koalicji Europejskiej, ponieważ przeciwnicy politycy, konkurenci, może tak, bo ja jestem człowiekiem środka i nie chcę używać tu jakichś ostrych języków, ale konkurenci polityczni wykorzystali ten moment i próbowali nas wtłoczyć w obszar tych spraw ducha, spraw duszy, podejścia do wiary, do kościoła, do religii, no absolutnie nie nam nie przynależny. My jesteśmy z innymi, ale cały czas bronić się przed tym, co nam narrację konkurent polityczny narzucał, to też dla nas nie było dobrym wyjściem. W związku z powyższym, ale też jeszcze jedno zdanie, jeśli pan pozwoli. Otóż zauważyliśmy jedno zjawisko, to się potęguje niestety. Do dzisiaj powiedziałbym. Ta walka polityczna, która następuje w Polsce, która trwa w Polsce, walka plemienna wręcz, dwóch ugrupowań, mówię tu już wprost, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, dwóch ugrupowań wyrosłych tak notabene z jednego pnia. Że styropianowego to jest inna rzecz, może nie bardzo trwały, ale oni są tak na dobrą sprawę ci, którzy w 89 w tej grupie dużej solidarności w różnych odłamach, odcieniach walczyli o tą niepodległość. No i potem kwestie osobowe, personalne, może trochę programowe podzieliły te dwa ugrupowania i dzisiaj ten bój się toczy naprawdę ze szkodą dla Polski i Polaków. Ja tak uważam. Do 2000 roku to było praktycznie jedno nawet ugrupowanie. Powiem, tak. Po 2000 nastąpiło to. Ja myślę, że 2005 ten rok, kiedy to miał być popis słynny, prawda? Wszyscy chyba
no powinni w polityce jeszcze pamiętać. Skończyło się na tym, że Prawo i Sprawiedliwość wybrał Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę. Jak potem skończyli ci dwaj, te dwie przystawki, jak potem ich trochę złośliwie nazywano, to wiemy, ale tak było. Kilka tygodni na pewno, już byłem wtedy posłem, więc ja to obserwowałem. Z nami też Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało w osobie ówczesnego desygnowanego na premiera pana Marcinkiewicza, więc ja wiem, jaki tam klimat panował. Generalnie nie domówili się, nie dogadali się, pewnie się nawzajem za dobrze znali i nie zgodzili się na kontynuowanie tej koalicji rządowej. Ale od tamtego momentu ta walka narasta. Ten podział, tak na dobrą sprawę dzisiaj, to wszystko nas różni. Kto jest za PiS-em, to musi być od razu przeciwko drugiej stronie. Kto jest za Platformą, musi być. Przecież to nie na tym rzecz polega. Polityka ma być czynić dobro, wspólne dobro dla wszystkich. Trzeba coś z tym zrobić. To jest ten argument, który podaję jako drugi, a może najważniejszy. Chcemy nie na chwilę, nie na te wybory, nie na tą potrzebę tej kampanii. Budować środek, bo w Polsce jest potrzebny środek. Swoją drogą wymusiliśmy też trochę uporządkowanie sceny politycznej, bo przecież to z naszej przyczyny Lewica, tak na dobrą sprawę, nie miała bardzo wyboru i musiała się połączyć i występuje. Ja nie mam nic przeciwko żadnemu ugrupowaniu. Scena polityczna w Polsce powinna być w miarę uporządkowana, tak jak w każdym innym demokratycznym państwie. Ludzie są różni, różne mają światopoglądy, mają prawo i dzisiaj mają taką możliwość oddać głos na te ugrupowania, które są im bliższe w sensie programowym, może personalnym, może wizji świata, może wizji Polski. Ja zachęcam do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe. Jestem liderem tej listy, ale wszyscy 30 osób znajdujących się w tym okręgu lubelskim, wszyscy są godni poparcia, bo chcemy budować na przyszłość, na jutro, na pojutrze, dla Polski, tych młodych Polaków, co dopiero poszli do szkół, budować Polskę połączoną, nierozbitą, z godnością do tego podchodzimy. Panie pośle, ja rozumiem, czyli stąd była ta decyzja, żeby nie startować wspólnie z Koalicją Obywatelską. Tak. No ale dlaczego w takim razie Kukiz 15? Już tłumaczę. Pomysł, który zrodził się u liderów naszego ugrupowania, Waldemara Pawlaka, Kosiniaka-Kamysza, i został zgłoszony formalnie jako projekt uchwały Rady Naczelnej. My jesteśmy partią demokratyczną. Wiele osób obserwujących scenę polityczną nie do końca rozumie, jak to się rodzi. Tak to jest. Państwo mi uwierzycie. Pomysły nawet liderów są naprawdę mocno dyskutowane, są mocno obrabiane, mnóstwo uwag jest zgłaszanych. Potem jest głosowanie i w wyniku głosowania ten pomysł nie był stuprocentowym poparciem, nie cieszył się Rady Naczelnej, ale zdecydowaną większością. Kilka osób, ja nie pamiętam, ale to były proporcje mniej więcej 100 do 8 czy do 10 przeciw za tą opcją budowania Koalicji Polskiej. I sformułowaliśmy zdanie ogólne. Właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Chcemy budować chadeckie, chrześcijańskie, środkowe ugrupowanie z poglądami umiarkowanymi, łączyć Polaków, nie dzielić. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą włączyć się w tą odnowę sceny polityczne, w to budowanie zgody wśród Polaków. Otwartość tego sformułowania polegała na tym, że różne ugrupowania i osoby uzyskały szansę jak gdyby z nami rozmowy i wejścia do tego pomysłu, do budowania tego pomysłu. Rozmowy prowadzone były z różnymi ugrupowaniami, z różnymi osobami. Jedni z pierwszych dołączyli do nas członkowie do niedawna klubu i partii, mówię tu o Platformie Obywatelskiej, którzy zostali wyrzuceni z tego ugrupowania. Oni nie odeszli, myśmy ich tam nie skaperowali, nie podkupili, my jesteśmy dalecy od tego, tylko oni zostali wyrzuceni ze względów światopoglądowych. No to dla nas było to niezrozumiałe. Ja pan Bartoszewski. Moment. Bartoszewski tak. Właśnie, to też jako przykład, ale chcę powiedzieć o panu Marku Biernackim, byłym ministrze sprawiedliwości, który no, przy głosowaniu, już nie pamiętam, ale któryś tam z aborcyjnych czy jakichś tych światopoglądowych głosowań został wykluczony z klubu. Co jest dla nas rzecz niepodobna. U nas jest zawsze wolność. My mamy swój światopogląd i w zasadzie się nie różnimy w tej materii, ale są miękkie podejścia, twarde podejścia do tego tematu i nikt do siebie nie ma pretensji. Tam dokonano, w związku z tym ludzie się poczuli urażeni i kiedy się taka formuła otworzyła, oni natychmiast się u nas zjawili. Poseł Jacek Tomczak i Marek Biernacki.
Wcześniej jeszcze Unia Europejskich Demokratów, w tym momencie, kiedy nas próbowano wykasować jako klub parlamentarny, dołączyli, więc te już jakby osoby, ugrupowania wzmocniły tą myśl, tą ideę budowania tej partii centrowej, tej koalicji polskiej. Kukiz to jest wyjątkowa kwestia. Ja trochę tak tu z uśmiechem mówię, bo pewnie pan w tym zestawie pytań ma i takie. Jak mogliście z Kukizem, który tam wam... Bardzo jeszcze... źle o was mówił. Bardzo źle. Wręcz od przestępców nas tam i to publicznie. Przepraszam. No partia miała być antysystemowa, a PSL pewno jest systemowy. Niewątpliwie tak. Jesteśmy dalecy od anarchii jakiegoś tam wywrotowo, ale ja nie chcę też im do końca przypisywać. Oni też dojrzewali. To nie jest też partia, to jest stowarzyszenie, to takie trochę luźne towarzystwo z różnych ugrupowań przyszło na hasło Kukiza, który był nośny, jest jeszcze nośny. I no właśnie, panie Janie, jeśli pan pozwoli, bo żebyśmy też o konkretach rozmawiali. No myślę, że cały czas. Ale o takich konkretach, które naszych widzów mogą bardziej zainteresować. Przede wszystkim tak. Załóżmy, że przekroczycie próg, te magiczne 5%. Co to za jakieś pytanie? Załóżmy. Nie, no załóżmy. No. No, jestem matematykiem i to jest porządne twierdzenie takie zbudowane. Jakieś założenie. Załóżmy, że przekroczycie 5%. Tak. Prawda? Co się stanie dalej? Czy będzie wspólny klub z Kukizem? Tak, takie jest założenie. Taka jest formuła umowy. Ma być wspólny klub. Daj Boże, żeby każdy z ugrupowań miał tylu posłów, żeby mogło utworzyć odrębne kluby. Klub można utworzyć, kiedy się ma więcej niż 15 posłów, więc to jest warunek podstawowy, jeśli będzie nas ponad 30 osób. No tak, ale można utworzyć koło na przykład. Koło tak. Czyli boi się pan takiej sytuacji, że ten wasz klub po wyborach zostanie rozbity? No bo następne pytanie jest, dobrze, załóżmy, że macie jeden klub, utrzymaliście, jest tych kilkunastu, powiedzmy, posłów. Co byście powiedzieli wtedy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskałoby większości bezwzględnej? Ja rozumiem, pan pyta o koalicję. Koalicja z PiS. Wiem. Już odpowiadam panu. Załóżmy, że tak się to stanie. Powiem szczerze, to byłby niezły scenariusz. My tak na dobrą sprawę o to walczymy, bo warto by było, żeby była ta środkowa siła, ta środkowa partia, która będzie decydowała, jaki program będzie realizowany. Jaki program będzie realizowany? Bo nawet już nie o personalia i nie o historię chodzi, tylko o program do zrealizowania. My mówimy wprost. Bez zgody ugrupowania koalicyjnego, tak zakładamy, że będziemy w tej ugrupowaniu brali udział i będziemy rządzili, bez zgody tegoż ugrupowania na emeryturę, rentę bez podatku, nie ma mowy o żadnej koalicji. To jest warunek podstawowy. Wszędzie to głosimy jako pierwszy warunek. Okay. Może pan mówić, że to wysiłek finansowy, że to, że tamto. Tak stawiamy sprawę oczywisto i wiemy z doświadczenia innych ugrupowań, że warto być w sprawach zasadniczych stałym. Więc to jest warunek podstawowy. Po drugie, wracając do Kukiza i do tego, jak się zachowają koło, odejdą, nie odejdą. Wie pan, tam nie ma dybów, tam nie ma pętli, to są ludzie wolni. To zakładam jako pierwsze. W PSL-u są jakieś dyby? Mówię, że tam nie ma, czyli w Sejmie. Aha, w Sejmie. Okay. Tak. Nie o tym mówię. Nie. U nas, kogo mogli, czy chcieli, podchodzili do nas wszystkich. Wyłapali, mówię oni, czyli PiS. To niegodnie zrobione jest, ale dla efektu tego końcowego, którym tutaj nasza pani poseł Mazurek głosiła, wyeliminowania PiS-u, czyniono naprawdę dużo, żeby tak się stało. Znaczy wyeliminowania chyba PSL. A ja powiedziałem? PiS-u. Przepraszam, PSL-u, tak. Oczywiście. Takie założenie, takie zgłosili potrzebę i tak czynili. Więc wracając do tego uwagi, tylko tak. Nie ma tych obostrzeń, obciążeń i tych dybów przysłowiowych, tylko wydaje mi się, że jeśli teraz była duża wolność w wychodzeniu z klubu Kukiz 15 i wielu posłów wyszło z tego klubu, wielu. W ostatnim momencie, kiedy się nawet dowiedzieli, że już jest to porozumienie podpisane, że jest ta umowa i że będzie wspólny start, to kilku, może kilkunastu, już nie pamiętam wszystkich posłów, ale taką grupką dość dużą, bo przesiedli się do tej ławy jak gdyby poza posłami, żeby stanowić jakąś taką zintegrowaną grupę, więc tam jest ta grupa tych kukizowców do niedawna dość liczna. I wydaje mi się, że mając taką szansę, ci co wyszli, to takie zdanie mieli, taki pogląd mieli i wyszli. Ci co
trwają przy projekcie Kukiz 15 i ufają liderowi i podjęli wysiłek startu z listy PSL, że są trwałym elementem tego projektu. To takie założenie trzeba przyjąć, bo to po prostu inaczej nie miałoby sensu. Jak się to dalej potoczy, zobaczymy po 14 czy w następnych tygodniach października. Czyli gdyby pan jeszcze raz ewentualnie mógł powtórzyć, ten warunek taki sine qua non waszej współpracy to jest co? Emerytura bez podatku. To jest warunek podstawowy. I czy coś jeszcze? W projekcie jest wiele bardzo istotnych kwestii, ale one mogą być realizowane w jakiejś kolejności, w uzależnieniu od budżetowych kwestii, od innych. Ten warunek jest podstawowy. Z tym ugrupowaniem możemy siąść do rozmowy. Ja nie wiem, czy podpiszemy umowę i czy będziemy rządzili, ale siądziemy do stołu rozmów, które powie tak, też taki zgłaszamy, dobry pomysł, emeryci zapłacili już wystarczający podatek, bo cały czas płacili, notabene składka na ZUS, skąd czerpiemy, że tak powiem, potem te emerytury, nie z naszej tak na dobrą sprawę, tylko dzisiaj opłacających tych młodych ludzi składkę emerytalną, to też jest quasi podatek, więc no dajmy spokój tym dalszym opłacaniu i nie róbmy też z emerytów mięsa wyborczego i będziemy przed wyborami tuż na miesiąc, na dwa tygodnie dawali trzynastkę, jak nawet z tego powodu trzynastka jest związana z jakby 13 miesiącem, czyli to w miesiącu końcowym roku, a nie na początku roku. 800 zł, czyli to jest połowę najmniejszej obciążeń emerytalnych, bo powiedzmy tam przy 1100 zł podatek, dzisiaj 17% od października będzie, to połowę tego podatku oddano, a połowę w budżecie państwa. Takiej dobroci my nie chcemy. Czyli rozumiem ten podstawowy wasz warunek, jeśli by PiS zaprosił was do współpracy i gdyby zgodził się spełnić ten postulat, jesteście w stanie stworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Ja nie jestem, powiedzmy, posłem takim, czy liderem ugrupowania i dość miękko się tu wypowiadam i chciałbym, żeby to tak zostało też zrozumiane przez wszystkich, którzy mnie oglądają, bo my uwag i żali mamy mnóstwo. Ale powtarzam jeszcze raz. Życie, wyborcy budują scenariusze trudne do przewidzenia i czasami przez nas niemożliwe do przewidzenia. Mamy to w pamięci, co się wydarzyło w tej kadencji, jaki był stosunek i relacje Prawa i Sprawiedliwości do nas od samego początku. Nie było możliwości w prezydium klubu wicemarszałka, nie dla właśnie, tego nie grupowania. Mieliście wicemarszałka. Nie mieliśmy, to jest wyjątkowo. Od 30 lat sytuacja. Nie było tego nigdy. Nawet przy większym rozdrobnieniu Sejmu każdy klub. Co to oznacza? To nie jest stanowisko i osoba. To jest wiedza o projektach tematów obrad, to jest wiedza o tym, kiedy Sejm, jaki porządek obrad, to jest po prostu uczestnictwo takie faktyczne w demokratycznym systemie zarządzania. Ale mimo to rozumiem, ja tego przebaczamy i prosimy o przebaczenie? Nie, ja tego bym nie wykluczył, tylko to powtarzam jeszcze raz, warunek jest podstawowy, właśnie emerytura bez podatku, natomiast z wypowiedzi liderów i większości naszych członków jest duży opór przed w ogóle rozmową przy jakichkolwiek warunkach z Prawem i Sprawiedliwością. Ja to wiem i ja to świadomy tego, co mu powiedziałem i tego, jaki jest klimat w klubie, to mówię. Mówię jako człowiek środka, jako człowiek, który chce budować, że wzajemne się wykluczanie na wstępie jest niedobre. Ja mówię to po to, żeby pokazać realnie, iż ten zamysł budowania środka ma też konsekwencje w następstwie powyborczym, czy może mieć konsekwencje w następstwie powyborczym i to po prostu śmiało formułuję. Rozumiem. Dobrze, to może tak na zakończenie. Bieżąca sprawa. Cysterny wstydu. Co pan o tym, jak pan no nie mają, powiem to uczciwie. No to jest kolejny element dla tych, jako argument dla tych, którzy są przeciwni w ogóle do siadania do stołu w jakichkolwiek założeniach, nawet powyborczych, z tym ugrupowaniem, bo to ugrupowanie nie ma wstydu. To ugrupowanie nie ma wstydu, bo gdyby to ugrupowanie, jego liderzy mieli wstyd, gdyby premier Morawiecki, dwukrotnie skazany przez sąd za kłamstwo,
miał trochę wstydu, to by tego nie czynił. Orlenowskie wynajęte cysterny, 30 litrów na godzinę palące i dymiące na Polskę, pokazują rzecz, którą można, jeśli to jest prawdziwe, można było to udowodnić, ukarać ludzi winnych przez 4 lata. Jest cały aparat sprawiedliwości w ich rękach. Gdzie jest jeden pozew do sądu, akt oskarżenia, przepraszam, gdzie jest jeden akt oskarżenia, gdzie jest jeden wyrok, gdzie jest jeden skazany? Proszę to pokazać. Nie robić takich happy endów, które kosztują nas, Polaków, czy to z pieniędzy wyborczych, ale też budżetowych, czy z pieniędzy firm, ale też budżetowych, bo mniej, będzie mniejszy zysk. To jest śmieszne. Jakbyśmy chcieli tak to odwracać, to ja dzisiaj wystawiam cały sznur, tylko pewnie to toczylibyśmy kulę ziemską wagonów na, z ruskim węglem, sprowadzonych kilkadziesiąt milionów ton na tory, których nie ma tak na dobrą sprawę. Jak położą tory na siódemce, która 2 lata temu już powinna być skończona, a nie jest skończona, bo tacy są nieudacznicy, że nawet remontu torów. Wie pan, ile ta linia kolejowa była budowana przed no, grubo 100 laty? No pewnie połowę tego czasu co 3 teraz. Lata. A. Nie mając terenu, nie mając sprzętu, pewnie projektu i tak dalej. 3 lata. Jeden i prędkości tor. Takie same. Podobne. Tak. Teraz, ja mieszkam zaraz koło toru. Ja widzę, jak to było zaczęta robota. Ja wiedziałem od razu i mówiłem wszystkim, to nic z tego nie będzie. Ta firma, która pierwsza wygrała, której dopuszczono, przecież nas by zlinczowano. A dopuszczono firmę, która od razu było wiadomo, że nie wykona. Podwykonawców z rozlatującym się sprzętem. Pan wie, że zdemontowano oba tory od razu? Pan wie o tym, że wszystkie wiadukty i przepusty zlikwidowano? I dzisiaj, czy państwo sobie wyobrażacie ten widok, który ja widziałem i oczy przecierałem? Na ogromnym samochodzie, na loże, patrzę, co to jest. Wagon kolejowy, ten do wożenia tłucznia, na przyczepie samochodu jedzie po drogach powiatowych nie o takiej nośności, podjeżdża pod tor kolejowy, kawałek szyn położyli i ogromną wędką, ogromnym dźwigiem zdejmowany na ten krótki odcinek dołożonych szyn, żeby wysypać z tych klap wysypujących kamień pod budujący się peron. Ja po prostu siadłem i prawie zapłakałem nad organizacją tej pracy. Przecież wydaje się, że jest logiczniejsze jeden tor utrzymywać w przelocie, żeby z niego można było korzystać do remontu, do wywozu, do przywiezienia kamienia. To są miliony ton. Samochodami wozić po drogach samorządowych, żeby zniszczyć i za chwilę remontować? No, to tak na marginesie. Ustawiłbym te wagony wstydu na tych z ruskim węglem i pokazał te miliony ton. Najlepiej na Śląsku. Czy górnicy uwierzą im, że to tak jest wszystko pięknie? Albo może bym helikoptery te zamówione w WSK Świdnik. Te 2006. Był pan minister Macierewicz z panią premier Szydło? Pamięta pan to? Tak, jak głosili? Jeszcze 2 helikoptery w 2006, w następnym 6, 8, 10. Pytam się, gdzie one są? Nie wstydzą się z tego, że tak ludzie oszukują? Gdzie jest milion elektrycznych samochodów? Gdzie one są? Gdzie jest 100 tysięcy mieszkań? Gdzie one są? Gdzie są podwojone dopłaty dla rolnictwa? Gdzie one są? To mimo pana słów widzę, że coś ta koalicja z PiS-em się trochę więc, oddala. Że to bardzo dobrze pan mi to pytanie zadał, bo ja nie twierdziłem, że ona będzie. Ja tylko twierdziłem, że my mamy warunek podstawowy, że najprawdopodobniej nie wykluczymy usiąść do stołu, natomiast to, co ja powiedziałem w tej chwili, ja jeszcze nie zdążyłem wszystkiego wymienić. Myślę, że nawet nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy widzimy na okrągło, ile to jest obiecanek, a ile jest realizowanych tematów. Jaka jest inflacja? Jakie są ceny, drożyzna? O czym tu mówimy? Wstydu nie mają, jeszcze raz powtarzam. Niech zwiną te szybko beczki z dróg, bo tylko smrodzą Polsce i Polakom. Okej, okay, to na zakończenie, panie pośle, jak pana telefon dobrze współpracuje z Pegasusem? Tego nie wiem, ale całkiem nie wykluczam, a myślę, że nawet potwierdzić mogę, bo jeśli liderzy tych instytucji nie wypierają się, tylko zasłaniają się tak, no Polacy, którzy są bez winy, ale kto to tą winę ma stwierdzić, to nie wiem, bez winy to nie mają się czego obawiać. No to przecież jest śmieszne. Nie, no i CBA poinformowało, że nie stosuje masowego, a tak, masowej inwigilacji. Wybiórczo, tylko tak. Jedą dzielnicami Lublina może, albo miast, albo środkowa Polska, albo przy granicy. Doczekaliśmy się niestety
po 30 latach powrotu do tamtego systemu. Niestety taka jest prawda. Nic się tu nie różni. Pierwszy sekretarz jest pierwszym sekretarzem. Z tylnego siedzenia jest rządzenie. Sejm jest dzisiaj, marszałek jest marionetką. Niestety tak. I to nic nie zmieni. Trochę wizerunek zmieniło. Ja się bardzo cieszę, że na kobietę trafiło, że ona trochę ma inny smak też taki estetyczny. Panie redaktorze, drodzy państwo, czy widzicie marszałka o posturze średniej, jak moja, który z przodu dwumetrowych sopu bezpieczniaków i z tyłu mundurowych strażników sejmowych, czterech ludzi po korytarzu sejmowym, z pokoju do pokoju. Przecież to my śmiejemy się z tego, to żenada, ale my się śmiejemy wewnętrznie, ale to jest śmiech przez łzy. Ludzie to obserwują. Jaki to parlament? Co tam się dzieje? Kotary, zasłony. Pani minister, pani marszałek, przepraszam, była minister Witek, przynajmniej po podnieś... Zdjęła. Zdjęła, odsłoniła korytarze. Zapach inny trochę jest na tym, słowo honoru. To taki już kobiecy, trochę wymyty ten korytarz. No po prostu żenada. No. Nie ma parlamentaryzmu. Do czego myśmy doszli? Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję i państwu za to, że mogłem porozmawiać. Ja panu dziękuję za przybycie, za rozmowę. Tak jak powiedziałem, to jest pierwszy program z serii naszych audycji poświęconych wyborom. W najbliższym czasie mogę zapowiedzieć, prawdopodobnie w poniedziałek będzie u nas pan minister Soboń, kolejni goście w kolejne dni tygodnia. No i mam nadzieję, że wrócimy też do naszego sztandarowego niegdyś programu, w którym to są rozmowy nie prowadzone z jednym politykiem, a takie mini debaty. Mianowicie to były programy pod tytułem Polityczni Muszkieterowie. Mam nadzieję, że do tego wkrótce wrócimy. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Od razu wytłumaczę, że pani doktor Kurek musiała, wypadł jej wyjazd, nie wiem czy służbowy, czy prywatny, ale w każdym razie wypadł jej wyjazd, ale obiecuję już, że w przyszły czwartek o godzinie 16 będzie ona moim gościem, a też w przyszły czwartek będzie mecenas Figurski prowadził swój program z Marianem Kowalskim. Dobrze, na dziś to tyle, proszę państwa, do zobaczenia. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i do zobaczenia.